Witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o maszynce do cięcia pianek po raz kolejny. Są pewne malutkie zmiany, coś tutaj zmodyfikowałem, ulepszyłem sobie po swojemu, dorobiłem coś, więc na bieżąco od razu szybciutko chcę tutaj przekazać pewne informacje. Ponadto pokażę Wam od razu szablon, który wykonałem, w jaki sposób jest wykonany, również tam kilka uwag i może powiemy coś o piankach, ale o piankach chciałbym inny film zrobić, po prostu o wycinaniu być może, albo pokażę jak gotowe pianki już jak wytnę i zapakuję narzędzia po raz kolejny. Dobra, moja maszynka, przypominam tylko szybciutko, ma, znaczy jest w ogóle w wymiarze, nawet nie wiem jakim, ponieważ wziąłem coś co było na warsztacie i po prostu bez mierzenia tutaj wykonałem tą maszynkę. Pewne rzeczy mierzyłem, ale blatu nie mierzyłem. Nie pamiętam jaka tu jest, 37, czyli mogę w głąb ciąć najwięcej na 30, no 6,5 powiedzmy, 36. I dlatego też mam przymiary, które mogę układać sobie tutaj dowolnie. W tą, ten mogę mieć w tą stronę, więc ten przymiar się mi też pojawił. I teraz kombinacja dwóch przymiarów może służyć do wycinania czegoś, kształtów, albo po prostu wycinania wzdłuż elementów o tych długości 36, na przykład pod kątem, bo ta maszynka się również pochyla. Znaczy ta L-ka się pochyla w tej maszynce. Istotną kwestią tutaj jest to, że na przykład gdybym chciał wykonać piankę, która jest pod kątem i na przykład tnę ją od szablonu, to tnę ją tutaj stąd, no nie, powiedzmy stąd czy stąd, obojętne. Mam pochylony ten drut oporowy, który mi przecina, więc górą to będzie szersze, dołem to będzie węższe. W kilku przypadkach trzeba będzie tak właśnie piankę wykonać. Ja w tym momencie jestem przygotowany do Sustainerów Heat System i za chwilę o tym opowiem. Mogę ciąć jakieś paski pod kątem i tak dalej. Dobrze by było, gdybyście przewidzieli, jeżeli robicie taką maszynkę, żeby drut oporowy dało się pochylić może nie tutaj, ale tutaj. Prawo, lewo, tak jak ja jestem stąd. Wtedy macie nieograniczoną długość cięcia, na przykład metrowe pasy możecie ze steropianu czy czegoś uciąć pod kątem. No ja nie mówię, że tutaj czegoś nie zmienię. Może sobie coś tutaj dorobię jeszcze na tej L-ce, żeby mi się to tutaj dało ustawić w ten sposób. Zobaczę. Pewnie jeżeli będzie taka potrzeba, na zapas nie chce mi się tego robić. Delikatne zmiany i modyfikacje maszyny. Lampka, która tutaj była, LED-owa, straciła obudowę. Ta obudowa mi się bardzo nie podobała i teraz tylko ta L-ka jest podświetlona od spodu, ale jest na tyle jasno, że widzę tutaj co robię. Znaczy jest na tyle jasno, wtedy lampka wystawała trochę do przodu, teraz jest więcej światła, bo nie ma obudowy, ale jest krótszy ten pasek LED-owy. To wszystko mam tutaj dobrane na tym drucie oporowym w ten sposób, że nagrzewa mi się odpowiednio. Poszukałem pewnych odległości i dorobiłem jedną śrubę. Już Wam to obrócę i pokażę o co chodzi, żebyście też wiedzieli. I to trzeba metodą prób i błędów, bo każdy będzie pewnie miał inny transformator, inne materiały i tak dalej, inne potrzeby. Więc króciutko i na temat. Śruba pierwsza trzyma mi sprężynkę. Sprężynka jest zaczepiona na drucie, drut oporowy jest na dole na śrubce znowu zaczepiony i jest przewleczony. Tutaj mam po prostu dwie duże podkładki, w środku jest jedna mała podkładka, więc to tak naprawdę ma możliwość tutaj się przesuwania, nie? Po tych podkładkach. To się ślizga, jeżeli się zmieni, jak się nagrzeje drut, to tam się rusza delikatnie. Dlatego sprężynka jest potrzebna. Ta środkowa śruba jest tylko i wyłącznie po to, że w tym miejscu pasuje mi do całości, żeby było zasilanie. Więc na styk po prostu, tu się dotyka
ten drut oporowy i odtąd się grzeje. Pierwszy odcinek, drugi odcinek. Tak to sobie sprawdziłem, potem zrobiłem dziurę i żeby już nie wyciągać tam, nie rozłączać czegoś z tego drutu, no po prostu się to zahacza o śrubkę. Bardzo szybka wymiana tego drutu oporowego i sprawna, bym powiedział. I w zasadzie tyle. Na to bym popatrzył, bo ta maszynka nie będzie po prostu działać. To ona może być brzydka, możecie sobie to zrobić nawet z jakichś nieheblowanych desek, obojętne. Natomiast nie będzie działać, jak nie uzyskacie odpowiedniej temperatury i tyle. Dobra, to sobie możemy tutaj na chwilę podarować. Powiedziałem Wam o tych usprawnieniach. Teraz Wam pokażę szablony. Mam dwa szablony, jeden mniejszy, jeden większy, ze sklejki 6 mm. Sklejkę 6 mm, jak macie takie drobne elementy do wycinania, wytnijcie sobie to na przykład, tak jak ja teraz robiłem, kątówką. Kątuwa i tarcza do metalu przypali ładnie, ale będzie bez wyszczerbień. Tak bardzo dokładnie to wytniecie równo. I też polecam się przyłożyć przy szablonie, bo to potem rzutuje na to, co będziecie robić później. Obszlifować go i tak dalej. U mnie szablon do heat system. Tylko i wyłącznie pod heat system wykonany z jakichś resztek. No mam trochę tych skrzynek, chcę je wyposażyć w wkłady piankowe i nie będę każdym razem rysował i wycinał tego ręcznie. Dużo ładniej, lepiej będzie, bardziej estetycznie, tak bardziej oryginalnie bym powiedział nawet. Będzie to wyglądało od szablonu. Jeden szablon jest mniejszy i to jest wkład piankowy nieco mniejszy. To jest taki wkład już wykonany na próbę. Chodzi o to, że dołem wszystkie skrzynki, praktycznie wszystkie skrzynki dołem są węższe nieco. Chodzi o to, żeby to podczas produkcji bardzo łatwo z tej formy schodziło, nie? Więc robię to delikatnie węższe na dole i szybko schodzi. Nie wiem, czy to ciśnienie powietrza tam wyrzuca w ogóle tą skrzynkę, to już nie orientuję się. W każdym razie te dolne wkłady tutaj mogą być węższe. Górny chcę mieć szerszy, żeby on bardzo mocno trzymał. Na tyle mocno, żebym z wyciąganiem narzędzia nie miał problemu, że mi tam wylatuje wkład piankowy. To mnie interesuje, dlatego wykonałem dwa. Być może będę chciał mieć jeden gruby w wąskiej, niskiej skrzynce, to też będę ten większy albo mniejszy mogę sobie spróbować. Duży wkład, taki bardzo dopasowany w górnej części, na dole będzie bardzo ciężko umieścić. I będzie kombinacja, więc dlatego ja zrobiłem pierwszy jeden, zobaczyłem, w którym miejscu fajnie siedzi i wiedziałem, że drugi musi być trochę ciaśniejszy, nie? Gdyby ten był bardzo ciasny, to pewnie zrobiłbym nieco mniejszy. Patent i pomysł na to, to standard oczywiście, jakiś wkład piankowy, który był w skrzynkach i on jest po prostu odrysowany, tam pewien luz, te wkłady mają taki luz po 3 mm, nawet trochę więcej, więc dodałem troszeczkę do wymiaru, żeby mi to pasowało. To jest akurat po SDS Plus wiertarce akumulatorowej, a ja chcę mieć wiertarkę bez ładowarki, z akcesoriami, ale jeszcze z odpylaniem. Dlatego też będą inne wkłady tutaj robione, bo to mi zupełnie nie pasowało, nie gadało mi. Panie, po co pan masz tutaj gwoździe? Bo sprawne oko widza zobaczyło, że pan se tu gwoździe włożyłeś. Po jaką cholerę? Pierwsza sprawa, słuchajcie, taki szablon trzeba pilnować, żeby on się nie ruszył. Więc ja mam gwoździe, które mi się wbijają na taką odległość, jaką chcę, nie? Tu mam 2 mm gwoździe. Otwór też jest 2 mm, gwoździe są włożone na wcisk, nie? Można je tam przesunąć troszkę, podnieść i w zależności od tego, jaka pianka, jak bardzo stabilnie to chcę mieć, wbija mi się to po prostu w piankę. To nie jest ten szablon, to jest akurat ten, nie ten. Cyk i to już się nie ruszy. Wycinam sobie piankę, podnoszę, no i tyle, i następna, nie? Duże elementy wewnątrz pianek wycinam, no będę wycinał, jeszcze nie wycinałem na gotowo, coś tam próbowałem, pewnie na tym i w grubych piankach. Wejście nie będę cudował i nie będę drutu tam rozpinał, po prostu przejadę, a potem sobie skleję ten element w jakimś tam miejscu najbliżej brzegu, albo może gdzie jest więcej mięsa, żeby fajnie to potem się skleiło. Czasami nawet nie będzie to wymagało klejenia, włożycie i będzie ok. Tyle, słuchajcie. Wiadomo, że szablony trzeba obszlifować. Tutaj też mam gwoździe. Te gwoździe jeszcze można dać niżej. Nie? No i tyle. Tak to mniej więcej wygląda. Film uzupełniający uważałem, że jest potrzebny z tego względu, że być może kogoś już napadło i gdzieś tam zaczął tworzyć swoją maszynkę, więc szybciutko
to, co sobie tutaj udoskonaliłem, żeby Wam pomóc maksymalnie gdzieś tam z tym, co tutaj mam już doświadczenia z tą moją maszynką, aczkolwiek internet jest pełen tego typu historii różnych wynalazków, więc możecie kombinować, cudować tam, pooglądać i tworzyć po swojemu. Zapraszam do pozostałych moich filmów, czekajcie na film o piankach, o wycinaniu pianek. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy, trzymajcie się, hej! We'll be right back.